Rodzimy kościół polski. Słowiański model świata. Posąg ze Zbrucza. Czworościenny kamienny posąg zwany słupem ze Zbrucza lub potocznie światowidem od dziesięcioleci budzi duże zainteresowanie badaczy. Wnikliwe analizy owej monumentalnej rzeźby dostarczają cennej wiedzy o świecie wierzeń dawnych Słowian. Posąg Będący grania stosłupem, z każdej strony zdobią płaskorzeźby ułożone w trzy poziomy. Górny poziom, zależnie od przyjętej koncepcji badaczy, wyobraża cztery postacie, aspekty Boga Najwyższego. Wspólny kapelusz przykrywający jedną głowę z czterema twarzami, lub też przedstawia cztery najważniejsze bóstwa sprawujące pieczę nad czterema głównymi dziedzinami świata. Przy czym całość posągu utożsamiana jest z naczelnym bóstwem słowiańskim. Środkowy poziom, przedstawiający postacie niejako w tanecznym korowodzie, obrazuje świat ziemski, ludzki. Poziom dolny przedstawia natomiast bóstwo sprawujące wiedzę nad podziemnymi zaświatami. W owym symbolicznym przekazie posąg ten doskonale wręcz ukazuje, że poza naszą ziemską płaszczyzną, zarówno nad, jak i pod, istnieją także inne. Według jednej z koncepcji posąg ze zbrucza stanowi dodatkowo zapisany przy pomocy form plastycznych tekst który kiedyś był przez kogoś do kogoś adresowany. Jego symboliczny charakter określa natomiast uniwersalność kodu. O jego znaczeniu nie decyduje realizm przedstawienia, lecz rzeczywistość, do której przedstawienie się odnosi. Każdy symbol jest wieloznaczny, a wieloznaczność symboliki pozwala na co najmniej dwojaką obok religijnej jego interpretację kosmologiczną i socjologiczną. W przypadku pierwszej człowiek zwykle przedstawiał sobie wszechświat jako twór powiązanych ze sobą zależności zorganizowany porządek czyli kosmos. On jest dla człowieka porządkiem najwyższym, najwyższą instancją. Ujmowany bywa jako największy i najwspanialszy twór Boga, albo też jest z nim wręcz utożsamiany. Prawa kosmosu czy natury to prawa obiektywne, a jednostka ludzka im podlegająca będąca jedynie mikroskopijnym elementem gigantycznego systemu zyska najwięcej. Jeśli będzie żyć i postępować zgodnie z zasadami funkcjonowania całości. Najszerzej rozpowszechnioną przez dawne kultury ideą kosmosu była wizja, w której skrajne człony, dynamiczne niebo i statyczną ziemię, przedziela kilka kosmicznych poziomów, tak zwanych sfer niebieskich. Skrajne człony stopniowej opozycji niebo Ziemia wiąże przenikająca kolejne sfery oś. Jej dół wyznacza środek Ziemi, zaś górę punkt obrotu nieba astralnego. Wokół tej osi krążą należące do kolejnych sfer ciała niebieskie Słońce, Księżyc, planety i tak zwane gwiazdy stałe. Tak więc słup ze zbrucza to przede wszystkim przedstawienie idei osi kosmicznej kolumny, która wyznacza środek świata i wokół której krążą ciała astralne. Obok przedstawionego wyżej, wyrażonego w pionie statycznego aspektu kosmosu, posąg zawiera również dynamiczny, wyrażony w poziomie model jego struktury, odnoszący się do idei czasu, którego istotą jest powtarzalność, cykliczność i czterofazowość. W poziomie górnym posągu zawarte są symboliczne wyobrażenia czterech ćwiartek nieba. W środkowym czterofazowy roczny bieg słońca, przy czym razem poziomy te oddają ideę czterech pór roku, gdzie kolejno strona zawierająca postać z rogiem reprezentuje lato, z dyskiem wiosnę, z bronią i koniem jesień, zaś postać bez atrybutu zimę. Łaskorzeźby poziomu dolnego nawiązują z kolei do czterech faz Księżyca – pełnia, nów, pierwsza i ostatnia kwadra. Tym samym słup ze Zbrucza jest modelem opisującym czasowo-przestrzenną strukturę kosmosu wyprowadzonym z geocentrycznej teorii zależności. W przypadku interpretacji socjologicznej kluczowe jest użycie przedstawień antropomorficznych dla wyobrażeń prawd o kosmosie. Na podstawie analizy zależności przede wszystkim układu rąk postaci uzyskujemy model hierarchicznej struktury socjalnej. Ów plastyczny model tzw. drabiny społecznej pozwala wyodrębnić trzy grupy ludzi. Poziom górny – postacie ze złożonymi rękami – Warstwa społeczna skupiająca ideologię i władzę, poziom środkowy, postacie założonymi rękami, warstwa, której zadaniem jest przekaz treści między poszczególnymi poziomami, lub też zależnie od przyjętej interpretacji, ogół społeczeństwa, tzw. klasa średnia. Poziom dolny, postać klęcząca, warstwa najniższa społecznie, która jednocześnie na swych ramionach podtrzymuje dwie poprzednie. Co istotne, Poszczególne sfery owej trójstopniowej hierarchii społecznej mają odpowiedniki w kosmologicznej warstwie symboliki słupa. Są tożsame z, z odpowiednimi sferami hierarchii kosmicznej. Tym samym przekaz posągu ze zbrucza określić można jako utwór dwugłosowy, w którym obok poszczególnych głosów równie ważne jest ich współbrzmienie. W tym miejscu szczególną uwagę poświęcić należy strefie górnej słupa, której znaczenie podkreśla choćby rozmiar jego wykonania, jak i ilość przypisanych atrybutów. Dwie męskie i dwie żeńskie postacie przedstawione na tym poziomie powiązano ściśle, spinając je pasem bez klamry i zaopatrując we wspólną dla czterech postaci głowę oraz jedno. Również wspólne jej nakrycie. Pomimo zarysowanych drugorzędnych cech płciowych, wzajemne podobieństwo postaci jest wyraźne, co wskazywałoby na wspomniane tu wyżej przedstawienie tej samej osoby w czterech różnych aspektach. Czterotwarzowość przedstawienia jest szeroko rozpowszechnionym ikonograficznym wyrazem przewidzenia i wszechplanowania przypisywanym zarówno niebu, jak i wielkiemu władcy. Także poszczególne atrybuty jak róg, broń, koń czy dysk wskazują na władcę identyfikowanego z niebem. Mamy więc tu do czynienia z czteropostaciowym bóstwem będącym zarówno ojcem i matką w jednej osobie, których z wierzchołka kosmicznej osi, a tym samym z centrum świata sprawuje nad wszystkim pieczę. Według innej koncepcji wywodzącej się z archeoastronomii w wielu przypadkach ułatwiających zrozumienie znaczenia i celu różnego rodzaju konstrukcji, takich jak na przykład kamienne kręgi, czy też budowane parami kopce, tylko przy zorientowaniu ścian posągów względem stron świata możliwe jest stosunkowo pełne zrozumienie znajdujących się na nim wyobrażeń. Podstawą staje się tu odwieczny, uznawany i znajdujący w centrum uwagi rozmaitych ludów ruch, Kierunek słońca, które w swoim biegu rocznym wschodzi i zachodzi w różnych punktach horyzontu, przesuwając się ze skrajnego położenia na południu podczas przesilenia zimowego do skrajnego położenia północnego podczas przesilenia letniego. Przy skierowaniu czołowej strony posągu za punkt odniesienia, przyjmując klęczącą postać męską dolnego poziomu widzianą od przodu w kierunku wschodu słońca podczas zimowego przysielenia, jako centralnego punktu cyklu rocznego obiegu słońca, zauważymy, że w tę samą stronę zwrócona jest postać z figurką obok głowy na środkowym poziomie oraz postać z rogiem na poziomie górnym. Symbolikę tej sceny interpretować można jako rodzące się z zorzy porannej przedstawionej za pomocą poziomu środkowego. Podczas przesilenia zimowego słońce, będące Bogiem, który przezwyciężył swoją śmierć w postaci klęczącego oponenta zobrazowanego na poziomie dolnym, za chwilę podniesie się nad horyzontem, wypija, przedstawiony na poziomie górnym, nowy róg boskiego napoju, jako symbol powtarzającego się odrodzenia i odmłodzenia, zapowiadając dostatek i obfitość. Ściana słupa z postacią trzymaną. Kółko lub pierścień ukazaną w górnym poziomie skierowana jest w kierunku zachodu słońca w dniu poprzedzającym zimowe przesilenie. Wiązana jest najpewniej z wiarą, iż zachodzące słońce, pomimo chwilowej słabości, pozostaje nieśmiertelne. Poniekąd tłumaczy to utrwalony zwyczaj przeprowadzania pogrzebów właśnie przed zachodem słońca, wywodzący się z kolei z wiary o duszach zdążających do umiejscowionego gdzieś na zachodzie. Za światu. Zapowiedzią odrodzenia się Słońca zdaje się być wyobrażenie Zoszy jako kobiety na środkowym poziomie. W kierunku wschodu Słońca, podczas przesilenia letniego, zwrócona jest z kolei postać z koniem i z szablą. Słońce osiąga wówczas największą moc i najwyższy punkt nad horyzontem, przebywając najdłuższą drogę w ciągu najdłuższego dnia, co symbolizował koń. W tym dniu potężne słońce przebywało najkrócej w świecie zmarłych, więc nic mu nie zagrażało. Z tego względu postać górnego piętra skierowana na północny zachód nie posiada żadnego atrybutu. Poranna i wieczorna zorza nie mają uwidocznionych piersi, ponieważ w tym dniu słońce się nie rodziło. Znaczenie Słońca, szprychowego, krzyża słonecznego, widniejącego na najniższym poziomie, odczytywane jest podobnie jak symbolika konia na sąsiedniej ścianie posągu, jako szybki ruch nocnego Słońca. Reasumując, zabytek ten uznać można za znak pisemny ideogram zdarzeń odnoszących się do cykliczności bóstwa słonecznego podczas przebywania w dwóch opozycyjnych położeniach podczas zimowego przesilenia, będącego triumfem ponownego narodzenia, albo podczas iletniego przesilenia jako triumfu najwyższej władzy i mocy.